I teraz w tym odcinku serii Wasze Epickie Bitwy, dzisiaj kolega z klanu Nietykalni 2, Łukasz 239 pokaże nam bitwę E25, czyli czołgiem, który pokazywałem nie raz, nie dwa, ale powiem szczerze, tutaj jest taki pokaz tego, jak nie grać w tą grę i jak grać w tą grę, że po prostu, no szok, po prostu totalny szok. Kolega wygrał bitwę sam na... Nie wiem ile pojazdów, nawet nie potrafię do tylu liczyć i po prostu uznałem, że warto ją wam zaprezentować. Początkowo na mapie Perowa Rzeka, takim E25, trzeba, to chyba oczywiste, przykampić. Nieważne czy są siódme tiery czy ósme, jechanie do przodu no nie ma najmniejszego sensu, ponieważ mamy za mało życia i też nic nie widzimy, w ciemno głupio jest się pakować. Dlatego kolega tutaj jedzie na tą półeczkę, którą ja poznaję, bo, ponieważ tutaj musiałem jakiś czas temu jechać właśnie grając twierdz, jak ktoś powiedział, jedź tam medem, batchatem, spotuj, co jedzie tędy. No i ja powiedziałem, no dobra, pojadę. Nie, nie powiedziałem tak, żartuję, po prostu kliknąłem tak jest, jak paś. No, ale mniejsza z tym. Jeden strzał na ślepo, czy tam dwa oddane. I teraz kolega próbuje znaleźć przestrzał na typa T34. To jest chyba piąty tier, patrząc po liczbie życia. No, to jest piątka. Niestety nie udaje się tutaj trafić z przepiciem. Nie dziwię się, tylko gąsienica wystawała. I powiem szczerze, od razu możecie się nastawić, że w tym odcinku o czołg nic nie powiem raczej, bo nie ma takiej potrzeby. Wszystko, co chciałem wspomnieć, to zostało mówione w poprzednich filmach, także tam was odsyłam. Dzisiaj jakaś taka akcja będzie, mam nadzieję, większa. Szturer Emil i KW1 to są takie papiery, że szkoda gadać, a jednak są w stanie dygnąć od czasu do czasu jakieś pociski. I to jest właśnie to, co mnie zazwyczaj denerwuje w ocie. Że człowiek myśli sobie tak. Koleś ma 100 życia, pancerza ma 20, jak strzelę to go zabije. I dostaje informację, nie przebiliśmy pancerza. Albo trafienie krytyczne. No to jest chyba najgorsze, co może się stać, kiedy mamy pewność, że ginie ktoś, a on nie ginie, prawda? I to jest właśnie to, co pokazała ostatnia bitwa chociażby kolegi F50. Tyle czołgów nie było w stanie go zdjąć. No to jest po prostu szok na mnie, jak można tak przwarcić. Typ T34 tutaj postanowił zaatakować. I to była chyba zła decyzja. Oj, tutaj troszeczkę się kolega zawiesił. I musi zjechać w dół. No nie dziwię się. Troszeczkę tutaj nie poszło to po jego myśli. Bez gąsienicy. I KW1S. Zobaczmy. Kolega używa chyba zoom in, dlatego że tak dziwnie lecące pociski są zawsze, kiedy właśnie używa się takiej modyfikacji, która pozwala celować troszeczkę bliżej jeszcze. No i dobra. KW1S nie żyje. A nasz kolega tutaj szuka przestrzału na górkę. Tok jest chyba celem. No ale Tok się schował. Nie ma komu zaświecić Toga. A jednak jest. I zobaczcie. Ja uważam, że to jest właśnie to. Gdy macie zoom ina, pociski wasze nie są tak, jak wam się wydaje, że powinny lecieć. Uważam, że gdybym miał normalny celownik, bym go trafił spokojnie te 4 razy. A właśnie przy tego zoom ina kolega nie trafia. Nie wiem, czy tak powinno być, ale dla mnie po prostu te pociski lecą jakoś dziwnie tak i to jest kwestia właśnie tej modyfikacji. Ja jej nie mam oczywiście, ale i tak to zapisuje się w powtórce jakoś i to jest właśnie też informacja jakaś, że jeżeli taka rzecz jak zoom in zapisuje się, można to odkryć, że jest ta modyfikacja użyta przez powtórki, to dlaczego nie można stwierdzić, że na przykład w trakcie bitwy ktoś nie używa jakiegoś haka? Prawdopodobnie, ja obstawiam, że gdzieś tam w skrypcie powtórki zapisane jest, jakie mody używał gracz w trakcie tej bitwy, którą gra. Ale gdzie to jest, to pewnie tego prędko nie odkryjemy. No i na razie nic tutaj się nie dzieje. Kolega z tym E25 musi zmienić swoją pozycję. Ma ile tych pasków na tym E25? 5? Co to jest za możliwość w ogóle? Od kiedy jest tyle pasków? O kurna, nie, nawet nie wiedziałem, że tyle pasków jest na tym E25. To może jakieś kolorowanko jest, cholera wie.
No i kolega jedzie na... Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Na przepychacz? Chyba tak. Na D7. To powiem szczerze, jest wybór taki dość dziwny, bo przecież tutaj może być jakiś KW3, AR44, z którymi chyba w walce bezpośredniej miałby niewielkie szanse, prawda? No ale jednak jedzie tutaj. Jeszcze nawet tak długo będzie jechał. No, półeczko będzie chciał zająć. A nie, jednak chciał się odwrócić. No i dobra, jest półeczka. No i teraz tak naprawdę powiecie 7-13. Czołgów ilu jest? Ile jest pojazdów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeżeli umiem liczyć, to 8. Ale możliwe, że nie umiem, tak że lepiej się nie będę przyznawał. Sam na 8. I no, co może się stać tutaj? No, przy takiej liczbie HP jak Tok ma 1100, Tiger 700, KW3 800, AR400, ja bym powiedział tak. Stań za tym kamieniem, tyle ile dasz radę zrobić, zrobisz, jak się nie uda, to trudno, potem będziemy płakać najwyżej. No i kolega wyszedł chyba właśnie z takiego założenia, że zrobię tyle ile się da, to już nie jest moja wina, że przegraliśmy, ja swoje zrobiłem, swoje HP spłaciłem. No i tak stoi, stoi. Nagle coś wjeżdża na bazę i chyba zjeżdża z niej od razu, bo nic nie widać przez moment. Pojawia się KW3, które jedzie okrężną drogą, ale kolega skutecznie według mnie tutaj działa i skupia się na E25 najpierw. Dlaczego się skupił na E25? Dlatego, że oczywiście chodzi o eliminację LUV. Jak dobrze wiemy, w WOT-cie czołg na jednym HP jest tak samo groźny jak ten na full, także eliminacja LUV jest najważniejsza i tutaj bardzo ważne jest to, że właśnie chciał najpierw wziąć E25, tylko teraz właśnie na przykład dziwi mnie to, że nie zdejmuje tego KW3. Myślał, że się spali chyba, ale... Dobra, zdjęty jeden. KW3 się tam wycofuje w ogóle. Tyłem się obróci, myśli, że odbije coś i teraz ginie. No i zostało sześciu. Zostało sześciu paziów. Z czego dwa TDK. Jedna artyleria. Chyba gdyby nie miał tej siatki i lornetki, bitwa byłaby już przegrana. Tak już a propos tylko wspomnę. Pojawił się ARR, który tutaj... What? Tak szybko przyspieszyłem, że nawet nie zauważyliśmy do końca, co się stało. Szczur Emil go zdjął. Kurna, dobry koleś. Właśnie... I to jest właśnie to, jakby tutaj stał dłużej, prawda? Znaczy, jak stał dłużej, no to wszyscy sobie pomyśleli, albo kliknęli: ej, słuchajcie, kolesie, oni tam stoi, wyjedź na niego tym arem od boku, zabijesz go. A Szturm Emil chyba właśnie podarował tutaj naszemu koledze szansę jeszcze na zwycięstwo. Bo gdyby nie to, to pewnie by zginął. Chociażby już sama Arta zdjęła 200, a jeszcze przecież jakby go zramował plus trafił raz, to byłoby po grze. Jest kapowanie bazy. Szturm Emil się zaświecił i zobaczcie, teraz gdyby na początku bitwy nie było dinga w Szturm Emila, tylko byłoby przebicie, to już by nie żył. A przez to, że się właśnie dingnął raz, teraz musiał oddać te dwa strzały więcej. Teraz zjeżdża z półki, bo wie, że coś jest nie tak, że czołg, który kapuje bazę, jest niewidoczny. Czeka na odpalenie lornety i siatki włączenie. I zobaczmy, dalej nic nie widać. Podjeżdża jeszcze niżej. Szuka jakichś krzaków, które oczywiście mogłyby dać mu jakąś osłonę. 70% kapał. Robi się nieciekawie. Czy zjedzie z górki? Zjeżdża. Także traci dość dobrą pozycję według mnie. 3000 uszkodzeń na ten moment. Cztery pojazdy. Z czego jeden gracz, zobaczmy, niebieski Bart z Niemiec. No i teraz Tok na 1000 ponad HP, 25 ginie. Tylko oczywiście tutaj mógłby spokojnie tą walkę wygrać, mając przewagę chyba 10-krotnie więcej życia. No i kolega oczywiście się wycofuje. Oczywiście, dlaczego tak mówię? Dlatego, że stanie tam nie dałoby mu żadnej szansy na możliwość wygrania tej bitwy. Wystarczyło, żeby oddał dwa strzały ten Tok i byłoby po grze jeszcze ten Hummel, przecież, znaczy Hummel. Ciągle mi wypominacie, że mu źle to się wymawia. Po prostu mam czytać tak, jak jest napisane. Celował, więc po prostu tutaj wraca na swoją OP pozycję.
co według mnie jest poparte tym, co pokazał wcześniej. Zajmuję pozycję, czekam na odpalenie lornety i siatki i pojawia się tok. To jest właśnie też idealny przykład tego, co daje optyka lub lornetka w trakcie bitwy. Niesamowita przewaga według mnie nad wrogiem, który ma słaby zasięg widzenia, dlatego też tak często mówię o tym, że czołgi na przykład mają słaby view range. No i ten tok jest oczywiście bez szans, no on nic nie może zrobić. Świeci się z połowy mapy, tramwaj i jeszcze kurde tutaj tak ginie, no. I zobaczcie, był na 8, zostało 2. To jeszcze oczywiście nie jest wygrane, bo ten Valentine może oporem jakimś nie jest, ale Arta. Arta jest bardzo groźna oczywiście dalej i to ona jest tutaj chyba głównym problemem. Bardzo istotne jest to, żeby nie wyjechać prosto na nią, tylko aby nawet ją jakoś zaskoczyć, spróbować zaskoczyć. 2 minuty do końca, także też czasu niezbyt wiele, ale teraz jest decydujący model. Kurna. Moment! Hammer ma stokowe działo. Także już wiadomo, dlaczego tak często strzelał. No i pojawia się jeszcze Valentine, który tutaj nie wiem za bardzo co robi. Wieżyczka w drugą stronę obrócona, chyba dostał DC. No i ginie. No powiem szczerze, tak, z takich szczęśliwych momentów to na pewno szturm Emil, który zdejmuje swojego. Ze szczęśliwych momentów na pewno to, co zrobiła Arta, że nie trafiła centralnie. No i także chyba ten tok, który po prostu dał się zabić za darmo praktycznie. No już nawet nie wspomnę o tym, że Valentine dostał DC i Arta miała stukowe działo. No i zobaczmy. Bitwa tak naprawdę nie do wygrania w pewnym momencie. Można uznać, że to jest przegrane, nie ma szans. A takie coś się dzieje. To jest ponowny przykład tego, dlaczego nigdy nie można być pewnym zwycięstwa. No i dobra. Ja już kończę, nagadałem się. Pewnie jesteście już przynudzeni moim gadaniem, także ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.